We wrześniu ubiegłego roku Beata Kozidrak stała się bohaterką pamiętnego skandalu. Wokalistka została wówczas zatrzymana przez policję wskutek pijackiego rajdu po centrum Warszawy, w czasie którego miała ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Za swój wybryk Kozidrak otrzymała karę 6 miesięcy prac społecznych w wymiarze 20 godzin miesięcznie, grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów na 5 lat. Przejażdżka pod wpływem alkoholu poważnie odbiła się także na wizerunku artystki. Od afery z udziałem Beaty Kozidrak minęło już ponad pół roku, a sama wokalistka już od jakiegoś czasu stopniowo wraca do życia publicznego. Liderka Bajmu miała okazję wystąpić podczas sylwestrowego koncertu Polsatu, niedawno zapowiedziała zaś trasę koncertową. Kozidrak nie może te narzekać na brak wrażeń w życiu prywatnym, artystka już wkrótce po raz trzeci zostanie babcią. Kilka dni temu paparazzi przyłapali Kozidrak podczas wypadu na miasto w towarzystwie ciężarnej córki, Agaty Pietras. Celebrytki zjadły lunch razem ze znajomą, następnie zaś wsiadły do taksówki, która przetransportowała je w okolice samochodu Pietras. Niedługo później panie pożegnały swoją towarzyszkę i udały się do pojazdu. W konsekwencji swojego zeszłorocznego wybryku Kozidrak nie mogła rzecz jasna sama zasiąść za kierownicą. Tego dnia gwiazda po stolicy podróżowała więc na siedzeniu pasażera wprowadzonym przez córkę czarnym BMW. Jak donosi Super Express, wokalistka towarzyszyła spodziewającej się dziecka Agacie Pietras podczas wyprawy na Saską Kępę. Panie odwiedziły tam budynek, w którym znajduje się m.in. klinika ginekologiczna.